Wysłuchaliśmy przypowieści o niesprawiedliwym sędzim, wdowie. Przypowieści, której ewangelista bardzo jasno mówi, określa cel zaraz na początku. Ta przypowieść ma podkreślić, że uczniowie zawsze powinni się modlić, nie powinni w tej modlitwie ustawać. Uczeń Jezusa ma wytrwale się modlić, ma nie tracić nadziei na to, że Syn Człowieczy wróci, tak jak zapowiedział, zgodnie z obietnicą. Jezus opowiada tę przypowieść po to, aby ukazać, co można osiągnąć dzięki modlitwie i co ważne, dzięki modlitwie wytrwałej. Dwie główne postaci, sędzia i wdowa. Sędzia jest określony jako niesprawiedliwy. Takie sprzeniewierzenie się sprawiedliwości jest bardzo piętnowane w Piśmie Świętym, na kartach Starego Testamentu szczególnie. Dlaczego? Bo sędziowie mają być bezstronnymi rozjemcami, mają być obrońcami uciśnionych, wdów, sierot, cudzoziemców i tak dalej. W tej przypowieści ten sędzia nawet nie stara się za bardzo sprostać tym wymaganiom. Wdowa symbolizuje właśnie tych uciśnionych, bezbronnych, którzy cierpią z powodu właśnie niesprawiedliwości, z powodu nadużyć, wypaczeń władzy. Ta wdowa, która została pozbawiona swoich praw przez kogoś, kto ma większą władzę, prosi w zasadzie tylko o jedno, prosi o właśnie o sprawiedliwość. W tej przypowieści sędzia jest zupełnym przeciwstawieniem, zupełnym przeciwieństwem Pana Boga, który w całej Biblii jest opisywany jako ten, który niesprawiedliwości, zła tolerować nie może. I jeśli niesprawiedliwy sędzia wysłuchuje wreszcie takich uporczywych błagań tej wdowy, no to właśnie, o ile bardziej sprawiedliwy Bóg wysłucha zanoszonych wołań o pomoc, jeśli tylko będziemy wytrwale prosić. Nigdy nie powinniśmy rozpaczać, ale trwać w nadziei, tak jak ta wdowa. Czyli na modlitwie powinniśmy być właśnie jak ta wdowa. Na pewno chodzi o wytrwałość. To jest jasne, wprost opowiedziane w tej przypowieści. Co jeszcze możemy wyciągnąć? Jaka jeszcze powinna być ta nasza modlitwa? Czego możemy się od tej wdowy nauczyć? Jak naśladować? Myślałem sobie o kilku takich kwestiach. Po pierwsze, w naszej modlitwie absolutnie musimy się skupić na Panu Bogu. Albo inaczej, w naszej modlitwie Boga nie może zabraknąć. Wdowa wie, czego chce, ale wie też od kogo. I my często wiemy, czego chcemy, tylko żebyśmy nie zapominali na modlitwie właśnie od kogo i czego chcemy. Bo ostatecznie wszelkie nasze modlitwy jakby powinny znajdować wypełnienie, znajdą wypełnienie w życiu wiecznym z Panem Bogiem. Bóg jest ważny w naszej modlitwie. Ważne są nasze potrzeby, ważne są nasze prośby, ale o Bogu na modlitwie nie możemy zapominać. A wydaje się, że to nie zawsze jest takie oczywiste. Po drugie, popatrzcie, że ta wdowa nie ma niczego, co by mogła temu sędziemu zaoferować, co by mogła dać temu sędziego. Odwdzięczyć się, czy chociażby jakoś przekupić. W końcu sędzia jest nazwany niesprawiedliwym, to znaczy może mieć wzgląd na jakiś grosz, żeby orzekać w taki, a nie inny sposób. My Panu Bogu też nie możemy niczego dać, bo modlitwa nie jest handlem. Jest taka, w mszale jest taka modlitwa, taka prefacja,
w której czytamy: nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale przyczyniają się do naszego zbawienia. My Bogu nie możemy niczego zaoferować, nie możemy Panu Bogu niczego dać. Można powiedzieć, że idziemy do Pana Boga z niczym, idziemy do Pana Boga z pustymi rękami. Ale to dobrze, bo spodziewamy się, że w te nasze puste ręce Pan Bóg coś włoży, że coś nam da, bo Pan Bóg zawsze coś dla nas ma. Jedna ze świętych powiedziała, że modlitwa poszerza nasze serce aż do momentu, kiedy może otrzymać dar Boży, którym jest właśnie sam Bóg. Po trzecie, ta wdowa jest sama, jest jakoś osamotniona i tak też jest z nami na modlitwie bardzo często. Jasne, że teraz się modlimy. Jesteśmy na liturgii, to jest modlitwa całej wspólnoty, modlitwa Kościoła. Wspólnota nas niesie, modlimy się za innych, omadlamy różne sprawy, ale jakoś ostatecznie no to trzeba się spotkać z Panem Bogiem no sam na sam. I to jest taka samotność, która jest jakoś konieczna, która jest pożądana, ona nie jest zła. Ale z drugiej strony możemy się czuć jakoś osamotnieni jako ludzie wierzący, modlący się. Modlitwa jest w jakiś sposób trochę przyznaniem się do tego, że czegoś nie mam, czegoś mi brakuje, czegoś nie potrafię, że mierzę się z jakimiś trudnościami, z jakimś cierpieniem. Nie mogę liczyć na nikogo innego poza Panem Bogiem. Jakoś sobie nie radzę i tak dalej, i tak dalej. Nasz świat, może kultura czy społeczeństwo, żeby tak też nie uogólniać bardzo, nie przepada za taką postawą. Tak mi się wydaje, że raczej jest promowana sprawczość, samodzielność, skuteczność. Że to ja sobie poradzę, ja tam dam sobie radę, skutecznie jakoś zmierzę się ze swoim życiem, ze swoimi problemami i tak dalej. Ale po czwarte, jeżeli chcemy być skuteczni na modlitwie, to musimy się jednak postarać. Jeśli chcesz się modlić lepiej, to musisz się modlić więcej, krótko mówiąc. Ważne jest doświadczenie, ważny jest staż, ważne są te wszystkie minuty, godziny, dnie, lata spędzone na modlitwie. Nie da rady inaczej. Bardzo to uproszczę, przepraszam, ale jeżeli ma być jakość, to musi być ilość. To jest takie porównanie, no może trochę kulawe, ale no, nie da rady inaczej. Nośny przykład kaznodziejski. W lipcu zdałem prawo jazdy. Wyjeździłem to minimum, te 30 godzin, ale w lipcu zdałem dzisiaj jeszcze i widzę, że jest jakiś progres. O, progres. Trzeba zaufać procesowi, znaczy to musi być. Jak chcesz się modlić, chcesz, żeby twoja modlitwa była lepsza, w cudzysłowie oczywiście, jakoś głębsza, na czymś ci zależy, to musisz przy tym być. Musisz być na tej modlitwie, jasne. Będą zniechęcenia, ale Jezus jasno mówi, wytrwaj, jakby wierność modlitwie jest tutaj kluczowa. Ta modlitwa musi być. A czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Myślę, że tak, pod tym warunkiem, że jeżeli weźmiemy sobie do serca to dzisiejsze słowo, to znajdzie wiarę, bo krwioobiegiem, taką witalną siłą naszej wiary jest właśnie wytrwała modlitwa. Jeżeli to będzie, Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie. Kiedy będziemy się modlić wytrwale, kiedy będziemy ufać, znajdzie nas czuwających na modlitwie, Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie. Amen.